14 kwietnia w Ośrodku Sportu i Rekreacji odbyło się doroczne zebranie Rady Osiedla nr 4 Dąbrówka, podczas którego podsumowano działalność za lata 2014-2015. W miesiącach wiosennych przedstawiciele poszczególnych resortów gminnych przedstawili najważniejsze zagadnienia, które dotyczą nas, mieszkańców w naszym osiedlu Dąbrówka. Omówiono m.in. przedsięwzięcia związane ze ścieżkami rowerowymi, przejściami dla pieszych i oświetleniem dróg. Burmistrz Jakub Pisański przedstawił powody, dla których zmieniono plan zagospodarowania przestrzennego w miejscu, gdzie obecnie znajdują się ogrody działkowe imienia Mikołaja Reja. Koncepcja lokalizacji przystanków Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej jest założenie, koncepcja realizacji takiego przedsięwzięcia w oparciu o bardzo duże pieniądze finansowane przez Unię Europejską. Szczecin dąży do tego, żeby ta kolej powstała i my jesteśmy w tej chwili w gorącej dyskusji na temat tego, jak głęboko w to wejść. Straż Miejska i Policja przedstawili raport na temat ilości i rodzajów interwencji za rok 2015. Mieszkańcom przede wszystkim przeszkadza nagminne spożywanie alkoholu w niektórych rejonach oraz niesprzątanie po psach. Ze wszystkich ulic wyprowadzają swoje zwierzęta na moją ulicę. To dużo zieleni. Tak. Kiedy zwróciłam raz uwagę jednemu panu, który prowadził takie bydle wielkie i załatwia się na moich oczach na chodniku. Jak zwróciłam uwagę, to mówię, psu się chce i płacę podatki. Nad tym problemem pochylają się również władze i Straż Miejska, które przyznają, że świadomość społeczna w tej kwestii wciąż jest niewystarczająca. Doroczne spotkania Rad Osiedla dają możliwość zapoznania się ze sprawami dotyczącymi miejsca zamieszkania. To także okazja, by poruszyć palące problemy, aby podnieść komfort codziennego życia na swoim osiedlu. W niedzielę dziesiątki osób na rolkach opanowało halę sportową przy ulicy Siedleckiej. Był to efekt warsztatów zorganizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach. Mieszkańcy przybyli całymi rodzinami, dobrze się bawiąc przez ponad 2 godziny. Jest mnóstwo uczestników na tej imprezie, a cieszy przede wszystkim to, że są najmłodsi. Najmłodsi uczestnicy, którzy czerpią zabawę i czerpią korzyści z tego, że można w sposób bezpieczny pobawić się i pojeździć na rolkę. Początkowo imprezę planowano przeprowadzić w skateparku, jednak ze względu na niepewną pogodę zdecydowano się na kryty obiekt. Hale podzielono na 4 strefy dla osób o różnym poziomie zaawansowania i wieku. W każdej z nich dzieci i dorośli ćwiczyli pod czujnym okiem instruktorów ze szkółki rolkowo. Dla dzieci zorganizowano także gry i zabawy. Takie zabawy, jak to słapie i kiedy dotknie się, to wtedy ten ktoś musi kucać albo się położyć tak jak żółw, a z czerwonym chrząszkiem to wtedy ratuje kogoś. Jazda na rolkach to sport dla każdego. Naukę można zacząć w wieku zaledwie kilku lat, co dobrze było widoczne podczas wydarzenia. Na rolkach można zacząć już jazdę w wieku 4 lat. Są nawet tacy ochotnicy, którzy w wieku 3, a najmłodszy, z tego co słyszałem, 2,5-latka właśnie zaczynała jeździć. Na zakończenie warsztatów najmłodszym wręczono drobne upominki, m.in. w postaci bidonów na wodę oraz przeprowadzono pokaz z udziałem instruktorów. Organizatorzy zachęcają do nauki jazdy na rolkach, a kolejna okazja na udział w warsztatach będzie miała miejsce już w maju. XIII turniej w piłkę nożną w Polickim Gimnazjum nr 1 zakończył się zwycięstwem drużyny z Kołobrzegu, ale gospodarze zachowali honor, plasując się zaraz po zwycięzcach. Turniej ma swoją długą tradycję. Od lat przyjeżdżają tu drużyny z różnych części województwa i partnerzy z Niemiec. W tegorocznej edycji zmierzyło się łącznie 11 drużyn. Organizatorzy dokładają starań, by poza zdrową rywalizacją turniej miał charakter towarzyski. Pierwsza edycja miała miejsce w 2004 roku i udało nam się ten turniej, żeby przetrwał do dzisiaj. W turnieju akurat w dzisiejszym dniu bierze udział 11 zespołów z naszej gminy Police. To są gimnazja nr 6, nr 2 oraz gimnazjum nr 1 z Polic.
Także uczniowski klub sportowy Aktiv wystawił swoją drużynę. Mamy drużynę z Kołobrzegu oraz drużyny z Europa Szule w Pasewalku. Do ścisłego półfinału przeszła drużyna z Kołobrzegu i Gospodarze, czyli gimnazjum numer 1. Walka o zwycięstwo była zacięta. Do samego końca nie było wiadomo, która drużyna zgarnie pierwsze miejsce. Zawodnicy z Kołobrzegu wyróżniali się sprytem w grze, ale piłkarze z jedynki wiedzieli, że nie mogą oddać zwycięstwa. Ostatecznie pierwszą i jedyną bramkę strzelili przyjezdni, tym samym stając się liderami całego turnieju. Jesteśmy z Kołobrzegu i dzisiejszy turniej, no fajny jest, fajny. No dobre drużyny są i no i ogólnie bardzo fajny jest. Każda drużyna została nagrodzona, ale puchary trafiły do najlepszych. Do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Strzebieży za wywalczenie trzeciego miejsca, do gimnazjum numer 1 za miejsce drugie i do najlepszych, czyli zawodników z Kołobrzegu, za zajęcie pierwszego miejsca. Uwaga, na miejsca! Odbyła się czwarta edycja Szkolnej Ligi Biegów Przełajowych. Po raz kolejny młodzież z powiatu polickiego mogła sprawdzić swoją sprawność fizyczną. Biegi tradycyjnie odbyły się za szkołą podstawową numer 8. Według organizatorów zebrało się ponad 500 uczestników. Sprzyjała temu także wiosenna aura. Zachęcamy i mamy nadzieję, że coraz częściej i coraz więcej osób będzie przychodziło na nasze biegi, bo zależy na tym, aby promować sportowe spędzanie wolnego czasu. Nie miejsce, choć w sporcie nie ma praktycznie miejsca na to, aby nie wyrywalizować, to jest naturalne, ale przede wszystkim wspólna zabawa. Zawody podzielono na kategorie wiekowe, zaczynając od przedszkolaków, które biegły na trasie 200 metrów. Następnie dzieci ze szkół podstawowych w podziale na klasy 1-2, 3-4 i 5-6. Bieg no, był jakby ciężki na innych biegach, jak biegałam, było jakoś łatwiej, dzisiaj jakoś trudniej było. Kolejnym etapem były biegi gimnazjalistów. Imprezę zakończyły zmagania dorosłych, którzy od tego roku szkolnego również mogą uczestniczyć w Szkolnej Lidze Przełajowej. Niestety w tej kategorii wiekowej brało udział zaledwie kilku uczestników. Nasze dzieci, jak jesteśmy rodzicami, tak, to nasze dzieci się cieszą, że my też biegamy, a nie tylko dzieci są zmuszane. Więc o co tylko nie chodzi, żeby wygrać, żeby być lepszym, żeby być w najlepszej piątce czy w dziesiątce. Biegnij, by się cieszył razem z dziećmi. Laureatom pierwszych miejsc wręczono medale, zaś każdy z biegaczy mógł liczyć na jabłko oraz ciepły napój. Ostatnia, piąta edycja biegów odbędzie się w maju pod hasłem Polska biega, Police biegają. Ruch to zdrowie, dlatego warto oderwać się od krzesła i wystartować w biegach całą rodziną.